Rozdział drugi. Prezydent odłożył słuchawkę. Przez chwilę jeszcze patrzył w okno, a następnie zaczął się przechadzać między biurkiem a szafką z napojami. Był rozdrażniony, o czym pułkownik Piotr Kręc wiedział, choć jego szef bardzo rzadko podnosił głos. Zwykle w takich momentach, zamiast siedzieć przy biurku, chodził po całym gabinecie od czasu do czasu tylko poprawiając włosy, co było oznaką zdenerwowania. Prezydent, mimo że zaledwie kilka miesięcy temu skończył 50 lat, wyglądał na przynajmniej o kilka lat młodszego. Ciemnogranatowy garnitur leżał na nim tak, jakby się w nim urodził, a starannej fryzury wzmocnionej żelem nie był w stanie popsuć nawet halny. Mógł więc bez szkody dla swojej prezencji poprawiać włosy do woli. Dbał o kondycję, co było widoczne już na pierwszy rzut oka. Miał śniadą, zdrową cerę, idealnie wyprostowaną, smukłą sylwetkę oraz uśmiech rodem z reklamy pasty do zębów. W gabinecie panowała grobowa cisza. Kręcowi to nie przeszkadzało. Uważnie przyglądał się głowie państwa za swoich lekko przyciemnionych okularów i czekał. Cierpliwość była jedną z jego najstaranniej wypracowanych zalet. Potrafił godzinami przysłuchiwać się, obserwować i oceniać, nie wykonując niemal żadnego ruchu. Nie obrażał się, kiedy w biurze słyszał czasem, jak za ścianą podwładni mówią o nim per krokodyl, posąg, a nawet mister lodówka. Opanowanie Piotra Kręca było niedoścignione, czego zazdrościł mu nawet jego prezydent. Agent od dawna nie nosił munduru, a na spotkania w pałacu prezydenckim zjawiał się zawsze w czarnym garniturze. W przeciwieństwie do szefa miał wiecznie problemy z dopasowaniem marynarek do swoich szerokich ramion, ale nigdy nie wyglądał niechlujnie. Był niecałe dwa lata młodszy od prezydenta, choć na jego skroniach od dawna już gościły siwe włosy. Nie imponował specjalnie wzrostem, ale krępa budowa i przenikliwe spojrzenie budziły respekt każdego podwładnego. Sytuacja, w której się obaj znaleźli, okazała się niestety na tyle kłopotliwa, że prawdopodobnie najbardziej potrzebowali właśnie opanowania i cierpliwości. Prezydent podszedł wreszcie do fotela i usiadł, starając się zrelaksować. Wciąż patrząc w okno, zaczął wolno mówić do Kręca. Minister mówi, że nic nie wie, ABW mówi, że nic nie wie, gliniarze mówią, że nic nie wiedzą, prokurator chrzani, że nic jeszcze do niego nie doszło. Jedno pytanie, Piotr. Kłamią, czy rzeczywiście są tak tępi, jak czasem twierdzisz? Myślę, że nie kłamią, odparł krótko Kręc. Nic nie znaleźli u niego w domu i na razie nie wiedzą, gdzie czegokolwiek szukać. Senatora Kamińskiego zabił na pewno wysokiej klasy zawodowie, za to jednak wciąż na szczęście rzadkość u nas, panie prezydencie. Żadnych śladów, odgłosów, niczego. To co oni teraz do cholery robią? Siedzą na tyłkach i nic? Prezydent wyraźnie tracił cierpliwość. Szperają w jego dokumentach, pytają przyjaciół i wrogów, takie tam bleble, drepczą w miejscu. Prezydent znowu wstał z fotela i podszedł do okna. Lubiłem go. Oznajmił po chwili, poprawiając nerwowo włosy. Wiem, panie prezydencie. I oczywiście jak zwykle tylko ty i te twoje wilki coś wiecie? Kręc chrząknął cicho i poprawił okulary. Morderca najprawdopodobniej śledził przez pewien czas senatora w drodze z pracy. Później wyprzedził go i pojechał szybko do jego domu, gdzie przyczaił się na pięć, może dziesięć minut. Z włamaniem nie miał problemów. Dom był kiepsko strzeżony. Kamińscy nie mieli nawet psa. Jedynym świadkiem była tchórzofretka córki pana senatora. Tchórzo co? To skrzyżowanie dwóch rzadkich zwierząt, tchórza i fretki, ale na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, że to coś między szczurem a wiewiórką. Wbrew pozorom miłe zwierzątko. Kręc zdobył się na nieznaczny uśmiech. Dobrze, nieważne. Czy ten cyngiel popełnił w końcu jakiś błąd? Cóż, nie zlikwidował jedynego świadka. Bardzo śmieszne. Przepraszam. Kręc raz jeszcze poprawił okulary i przybrał poważniejszą minę. Coś jeszcze? Chyba wiemy, jakiej marki był samochód mordercy. Skąd? Prezydent wyraźnie się ożywił. Widziano wóz senatora, widziano wóz mordercy. Gliniarze nie mają o tym pojęcia. Przeczesałeś pół miasta w dwa dni? Obawiam się, że tak. No to niestety nikt nie widział mordercy. Prezydent pokręcił z niedowierzaniem głową. Czyli mówiąc szczerze, nic nie wiecie. Ginie lubiany senator, który nigdy nie zajmował się niczym, co miałoby związek z bronią, przestępczością, wojskiem czy jakimkolwiek innymi śliskimi sprawami. Nie podpadł nikomu, jeśli nie liczyć tego kretyna górdoła, z którym co tydzień wyrywał sobie włosy w telewizji. Nie miał prawdziwych wrogów i nagle taki człowiek dostaje dwie kula od zawodowca. Nie sądzisz, że tym razem coś tu śmierdzi bardziej niż zwykle? To nie był generał Papała. Kręc słuchając tego nawet nie drgnął. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć, wolno dodał prezydent. Być może nie miałoby to takiego znaczenia, gdyby nie fakt, że taki sam samochód widziano następnego dnia przed domem młodej dziewczyny z telewizji, która odjechała nim, a kilkanaście godzin później została znaleziona martwa. Jakiś związek? To możliwe, ale cały czas nie mamy pojęcia jaki. Prezydent się zamyślił. Znów usiadł na fotelu i ukrył twarz w dłoniach. Dla kręca był to znak, że szef chce chwilę odpocząć. Wciąż nie mogę uwierzyć, że Kamińskiego tak bezsensownie zabito. Prezydent wyrwał się z zamyślenia. To był naprawdę bardzo uczciwy gość. Przerwał na moment, po czym uważnie spojrzał na agenta. Chyba nie podejrzewasz, że był w coś zaplątany. Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości, odpowiedział Kręc najdelikatniej jak mógł. Cholera! mruknął prezydent. Wszystko się pieprzy. Ponownie zerwał się z fotela i chyba już dziesiąty raz poprawił włosy. Piotr! Raptownie obrócił się w kierunku rozmówcy. W razie czego chce się o wszystkim dowiadywać pierwszy. Oczywiście. Nawet jeśli nie będzie to, no. Przyjemne. Kręc nie odpowiedział, ale znacząco skinął głową. Usłyszeli pukanie do drzwi. Tak? Rzucił w ich kierunku prezydent. Na progu pojawiła się sekretarka. Panie prezydencie, czy mam podać teraz kawę? Tak, dla mnie tak. Piotr? Nie, ja dziękuję. Proszę jedną kawę i może coś słodkiego. Mamy napoleonki? Oczywiście, odpowiedziała sekretarka, znająca szefa na tyle dobrze, że trudno ją było zaskoczyć w takiej sytuacji. Gdy zniknęła za drzwiami, prezydent zniżył głos. Powiedz mi teraz, co ty o tym myślisz. Nie mamy jeszcze odpowiednich danych. Jesteś do cholery tajnym agentem, od czegoś cię mam? Wiesz o co pytam. Pułkownik najpierw głęboko wciągnął powietrze, a potem wolno je wypuścił, mrużąc przy tym lekko oczy. Senator Kamiński musiał się dowiedzieć czegoś, co bardzo zaniepokoiło kogoś naprawdę potężnego lub bogatego. Na jedno wychodzi. Właściwie tak. Nie sądzę, żeby to była jakaś zemsta, lub żeby to coś ciągnęło się od dawna. To nagła sprawa. Polityka? Możliwe, ale właściwie nie wiemy, kto mógł być na tyle zdesperowany, a jednocześnie potężny, by uderzyć tak szybko i tak profesjonalnie. Jeszcze raz powtarzam, to nagła sprawa. Widać to po pośpiechu, w jakim działał morderca. Nie zostawił śladów, ale fakty i sposób dokonania zbrodni wskazują na to, że kazano mu wyeliminować Kamińskiego jak najszybciej. Ponadto senator był autorytetem bardziej moralnym niż politycznym, właściwie dla nikogo nie stanowił zagrożenia. Myślę, że ta sprawa wykracza poza Senat, Sejm, rząd, a nawet walkę partii o władzę. Przerwał na chwilę, zdjął okulary i przetarł je specjalną chusteczką. Gdy już szkła były krystalicznie czyste, zaczął innym nieco tonem. Jest jeszcze coś. Dwa dni później w mieszkaniu jednego z dziennikarzy, również z telewizji, podłożono bombę. Jeśli można się tak wyrazić, to prawdziwe cacko. Wybuchła tak, że właściwie nie zniszczyła niczego, oprócz drzwi, dokładnie obliczona na zabicie tylko osób stojących bezpośrednio przed nimi. Taką bombę nazywamy u nas dwuśrubką. Co do takiego? Stary pomysł profesjonalistów. W odpowiednim miejscu umieszcza się dwa odważniki, najczęściej potężne śruby, które podczas wybuchu dopadają ofiarę. To znacznie zmniejsza szansę przeżycia. Czy to wojna do cholery? W każdym razie ktoś nie żartuje. Dziennikarz nie żyje. Najprawdopodobniej żyje. Przy drzwiach znaleźliśmy zwłoki jego przyjaciela, policjanta z prewencji. Ta zamordowana realizatorka dźwięków telewizji była dziewczyną dziennikarza. U, a gdzie on teraz jest? Spytał z wyraźną nadzieją prezydent. Nie wiemy. Chyba nieźle się przestraszył i gdzieś prysnął. Nie dziwię się mu. Ja również. Ale to ważny świadek, więc go szukamy. Znam go? Chyba tak. To Adam Kniewicz. Obecnie wydaje w jedynce poranną rozmowę z politykiem. No proszę, Adam Kniewicz. Kto by pomyślał? Ponownie rozległo się pukanie sekretarki. Gdy kawa i trzy Napoleonki znalazły się przed prezydentem, ten ujął łyżeczkę i wolno, niemal z namaszczeniem rozpoczął proces słodzenia. Cholerny świat. Szanuję skurwiela. Ma niezły dziennikarski łeb. Kiedy go znajdziecie? Jeśli żyje szybko. Dziś, najdalej jutro. Kogo za nim posłałeś? Dobrego fachowca u... to znaczy nazywamy ją Ultra, wyjaśnił pułkownik. To taki pseudonim operacyjny. To kobieta? Prezydent uważnie przyjrzał się Kręcowi. Tak, bardzo dobry agent. Twarz prezydenta przynajmniej z pozoru wypogodniała. Ciężko mu było ukryć zabawną myśl, że ci chłopcy z wojska właściwie niewiele się różnią od dzieciaków bawiących się żołnierzykami. Ta sama śmieszna duma, pretensjonalne słownictwo, śmiertelna powaga, z jaką traktują cały ten ceremoniał, związany z salutowaniem, bohaterską miną czy poczuciem własnej siły. Wszystko to zaś w pogoni za wizerunkiem komandora Jamesa Bonda bądź innych półbogów z amerykańskich filmów, których jedyną wadą było zwykle zbyt elokwentne poczucie humoru. Wierzył jednak głęboko, że Kręc jest inny, a jego tolerancja wobec podwładnych ma roztropne przyczyny. Dla niego, który nigdy, nawet przez minutę, nie był w wojsku, cała ta instytucja, choć tak bardzo potrzebna, mimo wielu zalet, była niestety również symbolem głupoty i ograniczenia. Elitarna jednostka kręca stanowiła chlubny wyjątek, i choć, co konieczne, musiała nieco przesiąkać tą przyciężką machiną, była piekielnie skuteczna. Miała też jeszcze jedną wielką zaletę: prawie nikt o niej nie wiedział. Prezydent znów począł chodzić po gabinecie. Tym razem nie poprawiał już włosów, a tylko lekko uderzał palcami o marynarkę. Wreszcie podszedł do biurka, na którym cierpliwie oczekiwała na niego kawa. Ultra mruknął pod nosem uśmiechając się nieznacznie. Niesłyszalna jak ultradźwięki, wyjaśnił z dumą Kręc. Na ćwiczeniach terenowych potrafiła być właściwie bezszelestna, więc koledzy ją tak nazwali i tak tak. Prezydent machnął ręką. I mówisz, że ona szybko go znajdzie? Na pewno. Jakie jest jej zadanie? Przede wszystkim chronić go, to priorytet. A gdy się już upewni, że jest wystarczająco bezpieczny, sprowadzić go do centrum. Jakie ma uprawnienia? A jeden czyli pełne, tak jest. Hmm, mruknął prezydent podchodząc do okna. No to szukaj go, ultra, a gdy już znajdziesz, przyprowadź do nas. Rzekł cicho, jakby do siebie. Najlepiej w jednym kawałku. Adam siedział skulony pod drewnianą ścianą w domku swoich rodziców. Otaczały go całkowite ciemności. Bał się zapalić nawet świece, choć na sąsiednich działkach kwitły dyskotekowe rytmy, a ludzie bawili się w najlepsze. Miał nadzieję, że nikt nie zauważył jego przyjazdu. Szczególnie, że garaż znajdował się z prawej strony budynku, co odróżniało go od posesji sąsiadów po lewej, których podjazdy umieszczono od frontu. Z kolei na prawo od domu Kniewiczów roztaczał się już tylko las. Tak więc jeśli samochód na zgaszonych światłach podjechałby od tej właśnie strony, istniała szansa, że nikt by go nie zauważył. Taką przynajmniej nadzieję miał Adam. W ciemnościach czuł się względnie bezpieczny. Oczy już dawno przyzwyczaiły mu się do mroku, więc bez trudu dostrzegał konturę mebli, fragmenty poroża na ścianie, zarys telewizora. Nie miał przy sobie żadnej broni, co zaniepokoiło go na tyle, że ściskał teraz kurczowo potężną siekierę, którą ojciec zwykł obcinać uschnięte gałęzie drzew, aby następnie palić nimi w kominku. Zaangażowanie, z jakim dzierżył się kierę, wydało się Adamowi nieco śmieszne, ale nie dbał o to. Mimo, że pobyt w domku rodziców trochę go uspokoił, nadal był przerażony. To, co stało się w ostatnich kilkunastu godzinach, wciąż nie mieściło mu się w głowie i cały czas miał jeszcze nadzieję, że się wreszcie obudzi. Torturowało go nieznośne wrażenie nierzeczywistości, Snu, jakby znalazł się w wymyślonym świecie, z którego nie potrafił uciec. Ostatnie zdarzenia nie podlegały żadnej logice, były tylko niezrozumiałym żartem jakiegoś antyboga, sprawdzającego siłę małego człowieka lub jego zwykłą, śmiesznie niedoskonałą wytrzymałość. Nadal czuł dość wyraźnie, że jest lekko zamroczony. Było to coś na kształt doznania, które wywołuje lekki, ale długo działający narkotyk. Zdał sobie sprawę z tego dopiero wówczas, gdy uczucie owo zaczęło powoli mijać. Zastąpił je chłód, sprawiający wrażenie, że jest zimno, niezależnie od tego, ile warstw ubrań udało się włożyć. Wraz z tym uczuciem przyszły skręcający ból w dolnej części brzucha oraz silne nudności. Z przerażeniem zauważył, że nie obejdzie się bez wizyty w ubikacji. Musiał przemierzyć cały duży pokój, później długą sienią, by wreszcie dojść do odpowiednich drzwi. Podłogę tworzyły długie drewniane bale, dzięki czemu na szczęście nie skrzypiała, ale minęło chyba dziesięć minut, zanim dotarł na miejsce. Niestety drzwi skrzypnęły tak donośnie, że w ciszy, która do tej pory panowała, Adam odniósł wrażenie, iż usłyszano go w całej okolicy. Odgłosy zabawy w sąsiedztwie wciąż tu dochodziły, choć nie było słychać żadnych melodii, tylko jednostajny, łupany rytm. Kniewicz w jednej chwili pokochał disco Polo, choć dotychczas wywoływało w nim niesmak od samych swych narodzin. Drzwi ubikacji zostawił lekko uchylone. Wciąż miał wrażenie, że za chwilę z ciemności wyskoczy banda zamaskowanych napastników z bronią maszynową i zamieni go w coś na kształt tego, czym w Ojcu Chrzestnym stał się James Caan w słynnej scenie na autostradzie. Mdłości jednak powoli mu przechodziły i to do tego stopnia, że stwierdził, iż pobyt w ubikacji był bardzo dobrym pomysłem. Mimo to nie stracił czujności. Szybko się ubrał, opuścił klapę sedesu i ostrożnie wyłonił się zza drzwi. Nagły chłód lufy na karku, Zaskoczył go tak bardzo, że nie zdążył nawet zareagować. Niemal równocześnie druga ręka na chwyciła jego szyję, aby powstrzymać odruch przerażenia. Adam zamarł, a krótka chwila ciszy wydała mu się długa jak syberyjska zima. Czekał. Odłóż spokojnie Siekierę. Usłyszał szept z zapleców. Nie zamierzał się przeciwstawiać, więc położył ją wolno na podłodze. Napastnik trzymał go tak, iż Adam miał wrażenie, że przy dowolnym ruchu jest w stanie z łatwością skręcić mu kark. Po chwili głos zza jego pleców stał się donośniejszy, choć wciąż był bardzo cichy. Jedno wszakże nie ulegało wątpliwości. Należał do kobiety. Posłuchaj teraz. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Jestem tu, aby ci pomóc, tylko mi nie mów, że nie potrzebujesz pomocy, bo pęknę ze śmiechu i ktoś nas usłyszy. A tego byśmy chyba nie chcieli. Adam pokręcił szybko głową. Teraz powoli zrobisz trzy kroki do przodu, ponownie usłyszał z pleców. i dopiero wtedy się odwrócisz. Nie denerwuj się i nie rób gwałtownych ruchów. Zrozumiałeś, co powiedziałam? Kniewicz skinął głową. Ręka trzymająca go za szyję gdzieś zniknęła, ale lufa wciąż tkwiła w tym samym miejscu. Przestała uciskać szyję dopiero wtedy, gdy zrobił pierwszy krok. Pokonał powoli trzy metry i się odwrócił. Ujrzał przed sobą szczupłą, ale niewątpliwie wysportowaną kobietę. Pistolet nadal tkwił w jej dłoni. Była spokojna i sprawiała wrażenie, jakby właśnie wróciła z aerobiku. Miała przenikliwe, bystre oczy, choć Adam nie mógł w mroku określić ich koloru. Była prawie tak wysoka jak on, a wyprostowana sylwetka w rewelacyjnie dopasowanym do ciała stroju wzbudziła w uspokajającym się powoli Adamie szacunek. Nie mógł tylko opanować wstydu wynikającego z tego, że dał się zaskoczyć kobiecie. Dziewczyna powoli sięgnęła do kieszeni na udzie i wyjęła odznakę. Nie widzę w takich ciemnościach, odezwał się wreszcie Adam. Jesteś z policji? Niezupełnie. Pracuję powiedzmy dla rządu. Jestem agentem specjalnym. Kniewicz omalnie parsknął śmiechem. Którego rządu? Nie wyglądasz na dowcipnisia. Dlaczego mam ci wierzyć? Bo cię nie zabiłam. Opuściła pistolet. Przysłano mnie, żebym cię odstawiła w bezpieczne miejsce. Od jak dawna tu jesteś? Przyjechałem. Nie pamiętam, może około siódmej wieczorem, czyli trzy godziny. Chyba jednak masz fart. Zbieramy się. Jak ty się nazywasz? Wydukał dziennikarz. Ultra. U co? Zbieraj się. Ultra, chyba mogę tak mówić? Rzucił Adam nieśmiało. A jak długo ty tu jesteś? Około trzydziestu minut. Zabieraj, co musisz i spadamy. Aha, i spuść wodę w kiblu. Kniewicz zrobił niezbyt inteligentną minę. Ja nie. Do tej pory, bo rozumiesz, na razie nie musisz się niczego bać, oprócz nas nikogo tu nie ma. Jesteś pewna? A myślisz, że co tu robiłam tyle czasu? Chodziłaś po domu? A po co twoim zdaniem jechałam tu prawie 500 kilometrów? O kurwa. No proszę, i to jest dziennikarz. Chyba mało wiesz o dziennikarzach. Wystarczająco dużo. Uśmiechnęła się, podnosząc swój plecak z podłogi. Przynajmniej o tobie. Jak mnie tu znalazłaś? Skąd wiedziałaś, gdzie szukać? Potem zjeżdżamy stąd. Szuka mnie teraz cała sfora agentów? W mieście szukała cię cała, jak to nazwałeś, swora agentów? Tutaj wysłano tylko mnie. Szczerze mówiąc, nie było zbyt wiele miejsc do obskoczenia. Nie trój, już, zbieramy się. Najpierw pojechałem do kabat. Nie wiedziałem co robić, spanikowałem. Adam postanowił się wyspowiadać. Potem zawróciłem, jeździłem jakiś czas bez sensu, aż wreszcie wpadłem na ten pomysł. Gdybym tu nie przyjechał, znalazłabyś mnie? Nie potrafisz się ukryć tak szybko i tak zatrzeć śladów, aby nie można cię było znaleźć? Wierz mi, zwykle to tylko kwestia czasu. W takim razie teraz też nas znajdą. Nie, teraz jesteś ze mną. A ty oczywiście potrafisz nas ukryć szybko i zatrzeć ślady. Lepiej, żebyś w to uwierzył. Dziewczyna, mimo że wyglądała na młodszą od niego, wzbudzała nie tylko respekt, ale nawet coś na kształt sympatii. Postanowił więcej się jej nie sprzeciwiać i wykonywać wszystkie polecenia. Przynajmniej na razie. Posłusznie włożył czarne spodnie i ciemną kurtkę, które wyjęła z plecaka. Ku jego zdziwieniu ubranie pasowało jak ulał. To tylko prowizorka, później lepiej się postaramy. Gdzie twój samochód? Rzuciła ultra, ostrożnie otwierając drzwi wejściowe: W garażu. Dobrze, niech tam zostanie. Pojedziemy moim. Jest jakieś 100 metrów stąd. A co zrobimy, jeśli oni już na nas czekają? Mogli przyjechać 5 minut temu. W promieniu 100 metrów od samochodu nie ma żadnych ludzi ani zwierząt. W wozie zamontowany jest aeroprosensor. Gdyby ktoś powyżej metra wszedł w ten obszar i zmieniał wciąż położenie, to pudełeczko. tu pokazała coś, co Adamowi przypominało miniaturowy pager. Dałoby mi o tym znać. W pobliżu są jedynie ci dyskopolowcy, ale to przynajmniej 200 metrów stąd. Zresztą samochód stoi po drugiej stronie w lesie. Widzisz te dwa punkciki? Tak, to my. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, ale ty masz to już obcykane, prawda? Adam zapiął kurtkę i nic nie odpowiedział. Powoli przyzwyczajał się do faktu, że jest zdany na łaskę i niełaskę kobiety. Była to właściwie pierwsza zabawna rzecz, która przytrafiła mu się od co najmniej dwudziestu czterech godzin. Wychodzimy. Usłyszał ponownie cichy głos ultry. Tylko bez żadnego skradania się, czołgania i tak dalej. To nie film gangsterski. Idziemy spokojnie na spacer. Ty patrzysz do przodu i zasuwasz, ja zajmuję się resztą. Kapujesz? Możemy iść, mruknął na odczepnego Kniewicz. Wyszli zamykając drzwi na klucz. Ultra wzięła go pod ramię i spokojnie zaczęła prowadzić. Adam czuł się, jakby szedł po rozżarzonych węglach. Przy niej jednak coraz bardziej się uspokajał. Kroczył śmiało, chociaż bał się jeszcze bardziej niż wtedy, gdy jechał tutaj, spoglądając wciąż we wsteczne lusterko. Wyszli na drogę. Brzeg lasu jawił się im jak ponura kurtyna, ciemna i tajemnicza. Nie widać było właściwie nic w głębi, tylko mrok. Ich kroki wydawały się bardzo głośne i obce, jakby byli intruzami w tym spokojnym świecie pełnym harmonii i ładu. Światło księżyca rzucało z bezchmurnego nieba trochę srebrnego światła, ale w lesie promienie te ginęły zupełnie rozpływając się w ciemnościach. Gdy doszli do zakrętu, Kniewicz zobaczył zarys samochodu. Nagle przez jego ciało przebiegł dreszcz i znów poczuł stary znajomy chłód. Czerwona lampka na urządzeniu ultry zaczęła bezlitośnie migać, a na ekranie pojawił się trzeci punkt. Agentka błyskawicznie wydobyła broń spod kurtki i odbezpieczyła najciszej jak mogła. Biegnij do samochodu. Rzuciła spokojnie, popychając go lekko do przodu. — Otworzę ci drzwi pilotem. Wskakuj do środka, ale na razie nie zapinaj pasa. Dziennikarz zaczął biec w kierunku wozu. Gdy był może dziesięć metrów od celu, drzwi otworzyły się bezgłośnie. Szybko wskoczył do środka. Ultra biegła prawie tyłem. Rozglądała się uważnie na wszystkie strony, trzymając broń skierowaną lekko do góry. Przed drzwiami jeszcze na chwilę się zatrzymała, po czym wślizgnęła się do środka. — Daj mi jakiś pistolet — rzucił przez zęby Kniewicz. Co ty chrzanisz? Burknęła błyskawicznie zapalając silnik. Umiem strzelać. Daj mi broń. Ultra zatrzymała na moment wzrok na Adamie, który kątem oka zauważył, że lampka przestała migać. Co to oznacza? Spytał szybko. Koniec kłopotów. Agentka oparła głowę o kierownicę i głęboko nabrała powietrza. To musiał być jakiś zwierzak. Może duży pies, który jest już poza zasięgiem. Tylko nie mów, że się nie przestraszyłaś. Utkwiła rozdrażniony i przenikliwy wzrok w kniewiczu. Przez chwilę widać było, że chce coś powiedzieć, ale po kilku sekundach zrezygnowała. Nacisnęła wreszcie sprzęgło, wrzuciła bieg i ostro ruszyła. Adam usłyszał tylko jej cichy pomruk. Nie znoszę dziennikarzy. Bauer wszedł do pokoju szefa. Jego szczupła, opalona sylwetka sprawiała wrażenie, że zastępca pułkownika Kręca wrócił właśnie z urlopu na Hawajach. W rzeczywistości ostatni raz major był na wakacjach pięć lat temu. Ale jakoś też nikt nie słyszał, aby się skarżył. Ultra znalazła go, rzucił w kierunku Kręca. Dobrze, łatwo poszło. Szczerze mówiąc, myślałem, że się lepiej ukryje. Kręc zapalił papierosa. Bauer położył papiery Kniewicza na biurku i ponownie je przekartkował. To bystry gość, rzekł po chwili, kręcąc głową. Wpadł w panikę i na moment przestał myśleć. Założę się, że po kilku godzinach już by go tam nie było. Na krótko taka kryjówka mogłaby być dobra. Daleko od Warszawy, w lesie. Tak, rzucił sucho kręc. Równie dobrze mógłby wejść do Gawry, nakryć się gazetą i liczyć na to, że go niedźwiedź nie znajdzie. Pułkownik zaciągnął się mocno i powoli wypuścił dym z płuc. Z pewnością nie był w najlepszym humorze, zwłaszcza, że jedyny poza Kniewiczem ślad, który mógł go naprowadzić na mordercę senatora Kamińskiego, przepadł jak kamień w wodę. Powiedziałeś prezydentowi? Spytał po chwili Bauer. Nie, nikt nie ma o tym zielonego pojęcia. Dopóki nie znajdziemy tego kuriera, wszyscy mają siedzieć cicho. Jasne. Co robimy z dziennikarzem? Na razie nic. Niech się nie wpieprza. Ultra się nim zajmie. Przejmij jego rodziców. Kiedy wracają do kraju? Mieli wrócić dzisiaj, samochodem. Sprawdź lotniska. Lotniska? Bauer spojrzał na kręca z okularów. Tak, lotniska. Jakaś menda mogła im nadać, że ukniewicza wybuchła bomba. Szef był wyraźnie rozdrażniony, choć tylko Bauer znał go na tyle dobrze, aby o tym wiedzieć. Oprócz rodziców ma jeszcze dziadków 200 kilometrów od miasta. Wysłałem tam dwóch naszych. Odwołać ich? Nie, mruknął Kręcz. Niech tam siedzą, na wszelki wypadek. Połącz się z Ultrą i powiedz jej, żeby ostrożnie przesłuchała pismaka. Może wie coś ważnego. A, jeszcze jedno. Wstrzymaj pogrzeb tej dziewczyny. Chcę coś sprawdzić. Tak jest. Bauer wyszedł z gabinetu. Kręc usiadł przy biurku i otworzył teczkę Adama Kniewicza. Czego oni od was chcieli? Rzekł cicho do siebie. Skoro tak im zależało, myślał pułkownik, przymrużywszy lekko oczy. Dlaczego na każdym kroku tak partolili robotę? Senatora załatwili, jakby się urwali z filmu o Bondzie, a później im dalej, tym gorzej. Chociaż Kręc był pewien, że prezydent nie powtórzy tego, co od niego usłyszy premierowi ani tym bardziej jakiemukolwiek ministrowi, wiadomości o tajemniczej teczce, które miał tylko on i kilku jego ludzi, postanowił zachować na razie dla siebie. Najgorsze było to, że ten cholerny kurier zniknął bez śladu. Drzwi gabinetu otworzyły się i ponownie wszedł Bauer. Jest tu skrobek, chcę z tobą gadać, rzucił szybko. Umawiał się? Nie, ale jest ostro wkurwiony. Kręc złożył teczkę Kniewicza i umieścił ją w szufladzie. Dobrze, spływa i każ go wpuścić. Bauer zniknął, a po kilkunastu sekundach w drzwiach pojawił się łysawy grubas z nieodłączną chusteczką w ręku, którą bez przerwy ocierał spocone czoło. Witam, panie pułkowniku. Wysapał i opadł na kanapę, nie pytając nawet o pozwolenie. Dzień dobry. Czemu zawdzięczam tę niespodziewaną wizytę, panie podinspektorze? spytał zgryźliwie Kręc, nie dbając o konwenansę. A jak pan myśli? Szczerze mówiąc, mam ostatnio sporo zagadek do rozwiązania, więc niech mi pan zrobi tę przysługę i szybko zdradzi, w czym mogę pomóc. Faksujemy do was od kilku godzin. Nie wymagam od pana pułkowniku, aby mnie pan uwielbiał, ale reprezentuję komendanta głównego policji i chyba mam prawo być informowany o każdym postępie w śledztwie. Zaczął skrobek nieco podniesionym tonem. Dlaczego policja i ABW nie są przez pana w ogóle informowane? O ile wiem, panie podinspektorze, odparł spokojnie Kręc. My mamy swoje obowiązki, a policja swoje. Nie wtrącamy się do waszego śledztwa, nie przeszkadzamy w jego prowadzeniu i bylibyśmy wdzięczni, gdyby nam też nie przeszkadzano, zakończył chłodno. To, że zamordowano senatora, nie oznacza, że byt państwa jest zagrożony, warknął skrobek, zbierając kolejną warstwę potu z czoła. Nie macie tu nic do roboty, ale skoro już się wtrącacie, to przynajmniej dzielcie się informacjami, które przypadkowo wpadły wam w ręce. My podlegamy prezydentowi. Każdy zamach na życie polityka to nasza sprawa, zaznaczył z naciskiem kręc. I nie wtrącamy się, tylko wykonujemy nasze obowiązki, a informacje, które się tu dostają, z pewnością nie wpadają nam w ręce przypadkowo. Z całym szacunkiem, panie podinspektorze, gdyby niektórzy pańscy funkcjonariusze zwracali czasem uwagę na to, co się do nich mówi, być może nie stalibyście teraz w miejscu. Posłuchaj no, chłopie, warknął przez zęby skrobek. Kiedy ja łapałem Marchwickiego i resztę. Ty wchodziłeś jeszcze po drabinie na dywan. Byłem na akcji więcej razy niż ty siedziałeś na sedesie. Nie mów mi więc teraz, jak mam prowadzić dochodzenie, bo mnie wkurzasz bardziej niż mąż mojej córki. Przyszedłem tu, by się zorientować, czy nie zatajacie przed policją ważnych dla dochodzenia faktów. I nie rozśmieszaj mnie, udając CIA, bo prędzej każdy w tym kraju kupi sobie rakietę międzyplanetarną, niż wy zdążycie nabrać takiego doświadczenia jak my. Kręc jak zwykle spokojnie wysłuchał wynurzeń podinspektora, przyzwyczajony już do jego arogancji. Nie lubił go nie tylko za to, że policjant uważał się za pępek świata, ale przede wszystkim za przestarzały sposób myślenia i, co najważniejsze, działania. Skrobek przypominał mu przerdzewiały relikt, który zatrzymał się gdzieś w epoce kamienia łupanego i bronił jak lew jedynej logicznej dla niego prawdy, która w dodatku nijak nie chciała się sprawdzać we współczesnym świecie. Jego głupota była dla kręca tak oczywista, że nie potrafił poświęcić mu nigdy więcej niż dziesięć minut. Spotkania skracał maksymalnie, w razie konieczności wykręcając się ważną naradą lub nagłym wypadkiem. Pogardy dla nieporadności policji nie ukrywał nawet przed prezydentem, który zawsze stawał po jego stronie, rozdrażniony kolejnymi porażkami nowoczesnego, demokratycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z niestety znacznie nowocześniejszymi gangami, mafiami, a nawet przestępcami gospodarczymi. Patrzył teraz z politowaniem na grubasa, który na czole miał wypisane wszystkie myśli, bo trudno mu było ukryć nawet tyłek w spodniach. Skrobek był bezradny jako dziecko przy doskonale wyposażonej i świetnie poinformowanej agencji pułkownika kręca, wzbudzającej respekt nawet wśród tych, którzy nigdy się z nią nie zetknęli. O jej istnieniu wiedziało tak niewielu ludzi, że musiała mu wystarczyć satysfakcja, iż jest jednym z wtajemniczonych. Obowiązywały go jednak rygory poufności, więc o kręcu i jego ludziach mógł rozmawiać tylko z naczelnikiem. Dziesięć minut właśnie minęło, co pułkownik skwapliwie zauważył. Należało więc jak najszybciej zakończyć spotkanie, spławiając pod inspektora. Przykro mi, ale nie mamy dla was żadnych istotnych informacji. Oznajmił chłodno. Wciąż jednak pracujemy nad tym, więc mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. I proszę pamiętać, że wszystko, co się tu dzieje, jest ściśle tajne. Nie wolno panu o tym rozmawiać z nikim oprócz komendanta głównego policji. Jesteście wrzodem na tyłku. Na nic nie przydacie się temu krajowi warknął Skrobek. Przykro mi, że odniósł pan takie wrażenie. Powiem panu, Kręc, jakie odniosłem wrażenie rzekł podinspektor ciężko podnosząc się z kanapy. Nadszedł czas, aby porozmawiać z premierem i to naprawdę poważnie. Skończy się wasze sobie państwo stwierdził otwierając drzwi. Życzę postępów w śledztwie. Rzucił pogodnie pułkownik w ślad za nim. Nie zdążył nawet odetchnąć, kiedy do pokoju wpadł Bauer. Starzyk Niewicza przylecieli dzisiaj rano, powiedział szybko. Gadałeś z nimi? Tak, zabierz ich z domu. Kręc zamyślił się. Na wszelki wypadek. Spałeś? Adam poruszył się nerwowo na fotelu. Obejrzał się szybko za siebie. Wciąż jechali. Ostatnio chyba niewiele sypiałeś? Niewiele przyjrzał się raz jeszcze agentce. Wyglądała teraz na zwykłą, niewyróżniającą się niczym specjalnym kobietę. Na pierwszy rzut oka mogła być normalną żoną lub matką. W każdym razie z pewnością nie przypominała agentki na co dzień strzelającej do zabójców i ratującej życie takim jak on. Była raczej atrakcyjna niż ładna. Gęste ciemnoblond włosy spadały jej tuż za ramiona a oczy i usta niemal pozbawione makijażu miały łagodny, choć zdecydowany wyraz. Kiedy ostatni raz coś jadłaś? Spytała, zerkając w jego stronę. Nie pamiętam. Chyba wczoraj wieczorem w pracy. Boi mnie ząb przy jedzeniu. Ząb? A co? Ciebie nigdy nie bolały zęby? Niedawno byłem u dentysty. Założył mi jakiś opatrunek i kazał przyjść za dwa tygodnie. Wytrzymaj jeszcze trochę. Uśmiechnęła się. Mam nadzieję, że za kilka dni będzie po wszystkim. Za kilka dni? Ile to wszystko będzie trwało? Nie wiem, dopóki nie złapiemy tych, którzy chcieli zabić ciebie i zabili twoją dziewczynę. Adam zamknął na chwilę oczy. Ze wstydem przyznał, że przez ostatnie kilkanaście godzin, zajęty ucieczką, niezbyt wiele czasu poświęcił Marcie. Poczuł, jak piekielnie mu jej brakuje. Odwrócił się do okna i milczał jakiś czas. Skąd tyle o mnie wiedzieliście? spytał sucho nawiązując do poprzedniego dnia, byle tylko zmienić temat. Większość od twojego przyjaciela, Ryszarda Snopczyka, miał z tobą przyjechać do Kostnicy, tam na was czekaliśmy, ale kiedy Snopczyk zginął, a ty zniknąłeś, zaczęliśmy szukać miejsc, w których mógłbyś się ukryć. Adam nie zareagował. Patrzył tempo, jak światła reflektorów mijających ich samochodów prześlizgują się po drzewach i starał się o niczym nie myśleć. Posłuchaj. Ultra usiłowała nie zmieniać wyrazu twarzy. Wiem, że ci teraz ciężko, ale czas ucieka, a my wciąż niewiele wiemy. Kniewicz poprawił się na fotelu, aby przyjrzeć się uważniej dziewczynie. Masz jeszcze jednego takiego zigzałera? Uśmiechnęła się nieznacznie. O, znamy się na broni. Masz czy nie? Na razie ja tu jestem od strzelania. Nie komplikuj sprawy. Kim ty właściwie jesteś? Policja, centralne biuro śledcze, wywiad, kontrwywiad, siły specjalne? Nie mogę o tym rozmawiać. Dla ciebie jestem ochroniarzem. I tak wpadłem w to już po uszy. Chcę wiedzieć. Musi ci wystarczyć informacja, że nie jestem policjantką, a ludzie, dla których pracuję, zajmują się bezpieczeństwem państwa. To te dobre chłopaki, nie musisz się niczym denerwować. To dlaczego zamiast chronić polityków, wipów i tak dalej, ukrywacie dziennikarza uciekającego przed jakimiś szaleńcami? Dlaczego nie ma tu glin? Ultra westchnęła ciężko i odparła poważniejszym tonem. Najprawdopodobniej to nie byli szaleńcy, a twoje kłopoty są ściśle powiązane z zabójstwem senatora Kamińskiego. O tym właśnie chcę z tobą pogadać. Dziennikarz otworzył szeroko oczy. Chyba zwariowałaś. Nawet nie znałem senatora, nie mówiąc już o innych powiązaniach. Nie robiłem z nim nigdy wywiadu. Widziałem go trzy, może cztery razy na korytarzu na Woronicza i na tym koniec. Ultra oderwała na moment wzrok od drogi, aby mu się przyjrzeć. Wyraźnie nabrał pewności siebie, być może poczuł się już bezpieczniej. Zniknęło przerażenie. Zastąpiła je złość. Panika bezpowrotnie minęła. Powoli, bardzo powoli przyzwyczajał się do sytuacji. Samochód mordercy senatora zaczęła tłumaczyć spokojnie. Najprawdopodobniej pojawił się następnego dnia pod domem Marty Karskiej. Facet, o którym mówiła sąsiadka, dopowiedział niemal automatycznie Kniewicz. Być może, ale poprzedniego wieczoru nikt nie widział tego człowieka, tylko jego samochód. Istnieje więc możliwość, że ten mały w okularach sprzed drzwi Karskiej nie jest w ogóle związany ze sprawą. Może to tylko podobieństwo wozów. Najciekawsze jest to, że Marta Karska wsiadła do samochodu z własnej woli. Mimo, że jej sąsiadka przekonywała nas o zdenerwowaniu dziewczyny, fakt jest faktem. Wsiadła do samochodu dobrowolnie. Nikt jej nie zmuszał. Wszystko to świadczy o tym, że twoja dziewczyna musiała być w jakiś sposób powiązana z senatorem, chociaż najprawdopodobniej nie z jego zamordowaniem. Kniewicz ujął twarz w dłonie. Co ty opowiadasz? Znam ją jak własną kieszeń. Nie miała nic wspólnego z senatorem. Rozmawialiśmy nawet przez telefon o jego śmierci. Tu przerwał na chwilę, po czym wolno podniósł wzrok, by spojrzeć w oczy ultrze. Poczekaj. Powiedziała coś dziwnego. Moment, niech sobie przypomnę. Znów poprawił się na fotelu. Już wiem. Mówiła, że chce się spotkać z kimś, kto zadzwonił do niej z zaświatów. Czy coś takiego? Słucham? Z zaświatów. Takiego użyła sformułowania. Pewnie chodziło jej o kogoś, kogo od bardzo dawna nie widziała. Możliwe. Jeśli to wszystko prawda, a okularnik nie był tylko starym kumplem Marty, o którym zresztą nie wiedziałem, to. są to zawodowcy. Tak ale mają problem. Jaki? Zainteresował się Adam. Śpieszą się, no i są w związku z tym coraz bardziej niedokładni. W końcu popełnią duży błąd. Na to właśnie czekamy. A ja? Ultra wystchnęła cicho. Powiem ci, co myślę. Senator musiał się dowiedzieć czegoś niebezpiecznego i to całkiem niedawno. Szybko został zabity. Marta musiała wiedzieć przynajmniej część tego, co wiedział Kamiński i dlatego po nią pojechali. Bali się, że skoro byłeś z Martą, mogłeś zdobyć tę informację, więc i ciebie chcieli zlikwidować. Zresztą dalej chcą. Tyle tylko, że ty nic nie wiesz, a Martę zabił ktoś, kogo znała na tyle dobrze, żeby mu zaufać. Domyślasz się, kto to mógł być? Nie mam zielonego pojęcia. Niestety wiedziałam, że to powiesz. Adam ponownie się zamyślił. Moim zdaniem to jakaś cholerna pomyłka, rzekł po chwili. Pomylili nas po prostu z kimś innym. Pomyśl, żeby kogoś zabić, trzeba naprawdę mieć powód, a ja najzwyczajniej w świecie nic nie wiem. Po co miałbym kłamać? Mało tego. Daję sobie rękę uciąć, że Marta też nic nie wiedziała. Posłuchaj. Ultra starała się mówić spokojnie, ale z jej tonu przebijało pewne zniecierpliwienie. Ci faceci nie wyglądają mi na takich, co się mylą. Są szybcy, zdecydowani i doskonale poinformowani. Jedyne, co można im zarzucić z tego punktu widzenia, to pośpiech. Dziennikarz zaczął pukać ze zniecierpliwieniem w szybę. Nic już nie kapuje, chyba się jeszcze zdrzemnę. Ultra przytaknęła i całkowicie oddała się prowadzeniu samochodu. Wierzyła kniewiczowi. Nie było zbyt wielu powodów, aby mu nie wierzyć. To tylko spanikowany amator, który wplątał się w aferę, nawet nie wiedząc, w jaki sposób. Zwykły człowiek wyrwany z pracy, z domu, z normalnego życia. Takie rzeczy widywał do tej pory w filmach, ale udział w czymś takim przekraczał jego możliwości. Który to już z kolei? Nie pamiętała. Większość z nich to ofiary mafii, różnego rodzaju gangów, skorumpowanych aparatczyków, wszyscy jakoś powiązani z polityką, wszyscy mający coś na sumieniu, wszyscy przynajmniej z pozoru chcący odkupić winy. Łapówki, afery, wymuszenia. Jedno wielkie gówno. Adam Kniewicz był inny. Czuła to. To po prostu zwykły dziennikarz, który kochał swoją dziewczynę i lubił swoją pracę, a to co robił wydawało jej się uczciwe i czyste. Miał tylko pecha. Pieprzonego, zajebistego pecha. Współczuła mu. Być może nawet bardziej niż powinna, ale na to czasem nie ma się aż tak wielkiego wpływu, jakby się chciało. Biedny pismak. Biedny, głupi, pechowy pismak. Adam chciał się zdrzemnąć, ale nie mógł. Nie chodziło o to, że czuł się zagrożony. W tej chwili przerażało go coś zupełnie innego. Beznadzieja. Całkowicie bezsensowna, beznadziejna sytuacja, która nie mogła się zakończyć happy endem. Przypomniał sobie ostatni weekend z Martą. Byli u przyjaciół jakieś sto kilometrów od Warszawy, na działce nad Bugiem. Urwali się do lasu, aby wymyślić coś nieprzyzwoitego. Niestety nie udało się. Przyjaciele byli czujni. Ściągnęli ich bezlitośnie do ogniska, gdzie kazali im pieckie łbaski, których w dodatku Adam nie za bardzo lubił. Potem sadystycznie znęcali się nad gośćmi, prezentując im cały niemal repertuar piosenek z akompaniamentem gitary, jaki tylko wpadł im do głowy. Kniewicz dałby miliardy, aby znów móc się tam znaleźć. Przyjaciele, dziewczyna, praca, niezła forsa. A co mu teraz pozostało? Nagle poczuł, jak ciarki zaczynają wędrować mu po plecach. Mimo woli otworzył szeroko oczy i ogarnęło go tak znajome ostatnio uczucie strachu. Rodzice. Ultra krzyknął nagle muszę natychmiast zadzwonić. Co się stało? Moi rodzice mieli dziś wrócić z urlopu. Byli we Włoszech. Dobrze, skontaktuję się z centrum. W porządku, ale daj najpierw zadzwonić. Nie dzwoń ze zwykłego komórkowego podała mu telefon. Ten jest bezpieczny. Wyłączyłeś swój, jak prosiłam? Jasne. Wystukał numer do rodziców. Przez pewien czas trzymał aparat, jakby czegoś słuchał, po czym usłyszał głos ojca. Tato? Krzyknął niemal histerycznie. Synku, Jezus Maria, gdzie jesteś? Nie wiem dokładnie, na północy. Gdzieś przenocuję i jutro będę w bezpiecznym miejscu. Ultra pokiwała głową, usiłując dać mu do zrozumienia, by nie był zbyt dokładny. A teraz jesteś bezpieczny? Spytał ojciec. Tak, ktoś się mną opiekuje. Uciekłem do naszego domku przy lesie. Rany boskie, tyle kilometrów. Poczekaj chwilę. Adam usłyszał, że ojciec z kimś rozmawia. Jesteś synku? Tak. Z kim rozmawiałeś? Z panem Waldkiem. Zaproponował, żebyście wpadli na jego dacze. Jeśli jedziecie od nas, nie nadrobicie wiele drogi. Wiesz, to niedaleko Bydgoszczy, trochę na południe. Ojciec mówił dość głośno, więc ultra mogła bez problemu śledzić rozmowę. Kniewisz spytał wzrokiem co sądzi o tym pomyśle. Czemu nie? mruknęła po chwili. Daj adres, tato. Nigdy tam nie byłem. Byłeś tylko w dzieciństwie. Kiedyś odwiedziliśmy pana Waldka, wracając od nas. No, podaj adres. Dziennikarz zanotował. Ach, pan Waldek mówi, że klucz jest w doniczce obok schodów. Podziękuj mu. Posłuchaj, tato, zaraz zawiadomimy pewnych ludzi, którzy się wami zajmą. To taka policja. Nie trzeba. Już do nas dzwonili i wkrótce będą. Adam spojrzał pytająco na ultrę. Zaraz to sprawdzę, powiedziała nie odwracając wzroku od przedniej szyby. Muszę kończyć tato. Ucałuj mamy. Jasne. Uważaj na siebie. Kniewicz rozłączył się i podał telefon dziewczynie. Masz atlas polski? Oczywiście. Sięgnęła do bocznej kieszeni i podała mu atlas. Gdzie jesteśmy? Spytał otwierając mapę ogólną. Agentka zauważyła, że zbliżają się do stacji benzynowej, więc włączyła kierunkowskaz i zaczęła hamować. Adam wykorzystał ten czas na znalezienie miejscowości, o której mówił ojciec. Dziewczyna zatrzymała samochód na małym parkingu, kilka metrów od dystrybutorów. Świeciło tu kilka latarni, dzięki czemu było dość jasno. Wystukała szybko numer. Gniewicz, nie słuchając o czym rozmawia, wciąż przeglądał mapę. Ultra wkrótce skończyła, potwierdzając, że wszystko w porządku. Daj, zażądała od Kniewicza, zabierając mu atlas. Przewróciła kilka stron, po czym wskazała palcem. Tu, a gdzie te... domki? No właśnie, tu, wskazał Adam. W nocy to jakieś dwie godziny drogi. Jedziemy? Poprowadzisz chwilę? Jasne. Kto to jest pan Waldek? Sąsiad i przyjaciel rodziców. Pewny facet. Miejsce wygląda na bezpieczne, nikt chyba tam nie będzie nas szukał. Wolę to niż hotel. Musimy odpocząć. Wyjedziemy wcześnie rano.